Jedni nazywają go renomą, inni nadal wedetem. To niezwykły dom towarowy we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej. Został wzniesiony w niespełna rok i oficjalnie otwarty w 1930 roku. Jego właścicielami była rodzina niemieckich Żydów o nazwisku Wertheim, stąd nazwa Wertheim. Był wtedy największym domem towarowym w Breslau. W marcu 1945 roku został zbombardowany. Otwarto go po 3 latach jako największy w Polsce powszechny dom towarowy, czyli PEDET. Nazwę Renoma wyłoniono w konkursie przeprowadzonym wśród czytelników Słowa Polskiego. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków jako sztandarowe dzieło europejskiego modernizmu. Wrocławski budynek jest jedynym zachowanym domem towarowym przedwojennego Wertheima. W 2009 roku został przebudowany i rozbudowany i na załączonych zdjęciach możecie zobaczyć, jak wygląda dzisiaj.